dzisiaj, wy! Crash Bandicoot Orcs! Dobra, i tutaj mamy motyw wykorzystania nowej umiejętności po pokonaniu Timiego, czyli ten... O właśnie, mocny kręciołek. Minimy, kuskę sobie minimy. Albo poczekajcie, może zrobimy tak, że ładnie... Tak jest! Małpę trzeba dwuetapowo ją pokonać. O właśnie. O, bo później będzie nas odbijać. O, można było rozbić przyspieszenie. O Jezus, kurna, jeszcze zapomniałem o tych smokach. Przechodził na dwa razy. Oj, niepotrzebne to nitro było. Ci? Czy może będzie szansa? Nie, zaprzepaściłem ją. Chociaż może... Zapraszam do komentowania, lajkowania, miłego oglądania. Siemano, siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do oglądania drugiego odcinka gry z serii Crash Bandicoot 3. W poprzednim odcinku no, zostaliśmy wprowadzeni do tego obecnego świata, gdzie Cortex wraz z maską Aku Aku, złym bratem bliźniakiem, Uka Uka, przepraszam, ze złym bratem bliźniakiem Aku Aku, wykorzystują machinę czasu, by odnaleźć w różnych sekwencjach historii świata klejnoty. No i w poprzednim odcinku udało nam się pierwszą sekwencję skończyć, jak i pokonać pierwszego bossa Timmy Tigera. No i teraz ruszamy do świata numer 2. Taki bym powiedział indyjskie klimaty, gdzie bossem jest Dingle Dile. Okej, okay, dobra, tu już widzę, tu będą wyścigi. O kurde, dobra. No już nie wiem, czy tak łatwo nam pójdzie po prostu ogarnięcie za pierwszym razem drugiego poziomu w jednym odcinku, no bo wiadomo, teraz będzie coraz ciężej, ale ruszamy. Why must you continue to be a thorn in our side? Who? What? Where was I? Oh, Tiny was a good fellow. He hated everyone and everything, but a good heart nonetheless. Please be more reasonable with my minions next time. Tutaj po prostu niesamowite. Czasami mi się wydaje, że Cortex nie wie za bardzo, że Uka Uka skakuje mu na twarz i jego słowami, ustami rusza i wyraża różne emocje. No i tutaj powiedział, że Tiny Tiger był dobry, bo nienawidził wszystkich i wszystkiego, ale miał dobre serce. No i żebyśmy, tak jak już by Cortex troszeczkę wiedział, żebyśmy następnych jego podwładnych potraktowali łagodnie. No i dobra, i tutaj mamy motyw wykorzystania nowej umiejętności po pokonaniu Timiego, czyli ten, o właśnie, mocny kręciołek. On jest na tyle mocny i nie tylko... O kurde, dobra, tam się skrzynia kręciła, co prawda widziałem, że tam coś lepszego jest, ale ważne, że ją zbiliśmy. Ale chciałem właśnie na podstawie tej skrzyni pokazać, ale to może zaraz pokażę, jak przejdziemy tego kuźwa Gandalfa. Trzeba uważać na te jego czary. Kurde, dobrze, że miałem maskę. Skubań jest pod samym końcem. Bo, o ile dobrze pamiętam, to będzie miał mocny rozbryzg. Jeszcze bliżej. O, widzicie? Więc ta umiejętność się przyda. I właśnie fajne jest to, że te poziomy są tak dostosowane, że nie... Nie chodzi o to, że ten poziom będzie tylko dostosowany, tylko że gdzieś tam cały czas w trakcie będziemy cały czas mogli... O, nawet właśnie teraz. Co prawda ta ostatnia się nie zbiła. Te umiejętności właśnie będą wykorzystywane. Dobra, żabki możemy sobie przejść. Hoppa, hoppa. O ile dobrze pamiętam, 100 skrzyń. Chyba tu możemy zdobyć wszystko od razu, naraz. Możemy to rozbić? Oczywiście, że tak. Właśnie, między innymi po to. Oho, poczekajcie, co tu jest? Życie, okej. Okay. Teraz. Elegancko. Dobra, mamy to. No i jak widzicie, no kolejny poziom średniowieczny. Chociaż już praktycznie z tego co widzę połowę przechodzimy. No oczywiście dużo trudniejszy. O ile dobrze pamiętam, do tych średniowiecznych motywów chyba będą jeszcze ze dwa. O ile nie chcę skłamać. Zresztą fajne jest to, że te plansze, mimo tego, że są powtarzalne gdzieś tam w swoim wyglądzie, to i tak te poziomy mocno się różnią i są utrudnione. Zresztą to samo, co i nas czekało w Crash Bandicoot 2, gdzie też te poziomy się powtarzały. Ale mi się wydaje, że tutaj w trójce są jakoś... Oczekajcie, czy tam coś się nie kręci? Nie, okej, wydawało mi się.
Dobra, aku, aku, przyda się. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, ale dobra, tutaj co mamy? Okej, okay, mieliśmy tylko to. Kurde, znowu ten zasrany Gandalf. Aż ty z dziadu. Dobra, mamy go. O, i między innymi, hop! Proszę bardzo, widzicie? Szybko, sprawnie i przyjemnie rozbijać teraz te skrzynie. O! 27. Oj! Dobra. Lepiej ominąć tą żabkę. Co prawda mógłbym ją trachnąć, ale wtedy mogłaby wpaść. O właśnie! Patrzcie, wpadła na nitro i nic jej się nie stało. What the fuck? Co to ma być? Ja cię kręcę. O, dobra, już widzę, że zaczyna się. Może nie aż tak mocno, ale zaczynają się właśnie już skomplikowane bonusy. Mało przyjemne. Oj. Dobra, opa. Pięknie. Dobra, tu porozbijamy. Kurde, tylko nie chciałbym spaść, bo nie chciałbym maski stracić. Bo tak, zanim oczywiście walniemy w to, to trzeba przeskoczyć tutaj. Bo dobra, udało się za pierwszym. Pamiętam, za dzieciaka miałem duże problemy z tym powrotem. Skoczyć na skrzynię to nie był problem, tylko tak tą gałkę wygiąć z powrotem, żeby po prostu wrócić. Ale teraz widać, no, lata gdzieś tam może w prawe formy. Na to wpłynęło 28 żyć nam powinno wpaść. Więc bardzo ładnie nam idzie. Zbierajmy, zbierajmy, bo te poziomy, mówię, będą coraz bardziej trudniejsze. Już chyba te poziomy z Dingle Die, z tej Indii, będą takie już wymagające, już nie wspomnę o innych. Dobra, żabeczkę sobie omińmy, kózkę sobie omińmy, albo poczekajcie, może zrobimy tak, że ładnie, tak jest, o to mi chodziło. Dobra, TNT wszystkie, znaczy nitro i proszę bardzo, komplecik 100 na 100, mamy i klejnocik, i diamencik, więc superancko. Kraszuś. Okej. I słynny taniec. Szczęścia. Bardzo ładne. Nigdy mi się to nie znudzi bez kitu. Dobra, zastanawiam się, czy wziąć koko, ale poczekajcie. Teraz tak, tu będzie poziom krasza. Tu będzie poziom mieszany. A, i tu jeden poziom koko. Dobra, no to skoro koko ma jeden poziom tylko na tej, tej, no to siódemeczkę walniemy sobie. Koko, możemy? Możemy, dobra. A, już zauważyłem, że mamy do zdobycia kolorowy diament. Tylko cholera, muszę sobie przypomnieć, czy da radę go od razu chycić, ale chyba nie. Tu będziemy musieli mieć chyba inny kolorowy diament. Ale dobra, na razie spróbujmy to przejść bez zgonu. To przeważnie jest jeden z wymogów poziomów. Czekajcie, bo ten to nam portasy, tą maczetą może obciąć. W ogóle te mi się strasznie podobają. Co prawda mało w ogóle ginę na przeciwnikach. Nawet jeśli to było... O właśnie, kurde, zapomniałem zobaczyć animacji Koko. O, ona ma taki super, super dupcie. A i wracając, że mało ginę po prostu na przeciwnikach. A mówię, za dzieciaka ginę, bo masz tylko mnóstwo razy, więc ja nawet mniej więcej pamiętam, co jaki przeciwnik nam może zrobić. Na przykład tą małpę trzeba dwuetapowo ją pokonać. O właśnie, o, bo później będzie nas odbijać. Opa, dobra. Kurde, mogliśmy jeszcze na tego Aladyna trafić, ale dobra, trudno. Okej, tam mamy skrzynię u góry. Pięknie, Koko. Super, Oskar. Zuł, dziewczyna. Dobra. Wszystkie jabłuszka. Znaczy jabłuszka, owoce, łumpa. Dobra, teraz poczekajcie. Pięknie. A, w ślizgiem mogłem go za pierwszym. Dobra, gdzieś tam. Oj. Nie lubię z tej perspektywy tak za bardzo. Ale to już wspominałem niejednokrotnie, że jakoś tak nie lubię do przodu. Ale dobra, poszło gładko. O nie, tam się skrzynia kręci, szybko. Zbijmy ją, dobra. Dobra, teraz trzeba się wrócić. Dobra, to zróbmy tak, chodźmy za tym po prostu. O tak. O. Dobra, pięknie. I łatwo poszło. Dobra, na tego czarodzieja trzeba uważać. Aladyna, Aladyn od siedmiu boleści się znalazł.
Kurde, nie trafiłem. Dobra, teraz pykło. Dobra, mamy diamencik. Superansko. Puszczamy się. A tu mamy bonusik. Kurde, dwie maski Aku Aku. Ajajaj, nie chciałbym tego stracić. Dobra. Cholera. O kurde. A, dobra, ale to słuchajcie, to nie ma co się... Kurde, życie było. Cholera. Dobra, trudno. Nie ma co się przejmować, bo właśnie, opa. Możemy sobie poradzić w ten sposób. Akurat tutaj się udało, na niektórych bonusach niestety tak nie jest kolorowo. Więc tu jeszcze taki margines błędu mieliśmy. O, ale właśnie, tego marginesu nie mamy błędu tutaj. Musimy skoczyć na... Dobrze, udało się. Uff, tak w ostatniej sekundzie, bo bym musiał spaść i poświęcić maskę. Ale na szczęście się udało bez straty maski, bo jak zauważyliście, coraz to co mówiłem, to coraz szybciej się będzie obracało i później nam zastygnie na zawsze. Owszy, owszy. Dobra, 31 żyć. Bardzo ładnie. Bonusik ogarnięty za pierwszym razem, też superamsko. Dwie maski pozostały, też elegancko, przydadzą nam się. Opa. O ile mówię, to jest warunkiem, że tak powiem, zdobycie kolorowego diamentu, ale wydaje mi się, że chyba na tym poziomie jeszcze nie. Kurna, ten Aladyn jeszcze tutaj zasraniec. Dobra, ale on akurat mi nic nie zrobił. O nie! Dobra, co prawda nie muszę oczywiście, ale korci. Nie, dobra, zostawiamy tą. Ona i tak się zbije, jak będzie nitro wybuchać. Zostawmy tą skrzynię. Nie chcę ryzykować po prostu utraty maski niepotrzebne. Chociaż chyba zbliżamy się do końca. Oj, ty działa właśnie. Dobra, piękne. A, tu już jest koniec. Dobra, trzy ostatnie skrzynie, elegancko. Czekajcie, ten Aladyn. Chodź tu, zajebańcu, o. Dobra, i mamy to. No, czyli... Tylko kurde, wiecie co? Zastanawiające jest to, że... Nie spotkałem nic po drodze, żeby nam jakieś takie, wiecie, platformy, która by pokazała miejsce do kolorowego diamentu. Chodź, to ciekawe. Muszę sięgnąć pamięcią, jak to się... Kuźwa robiło, ale dobra, mamy kolejny dublet uzbierany, tym razem przez Koko, dziękujemy ci Koko, na razie. Zmieniamy sobie na Krasusia, bo teraz jego poziom, jeden z moich najbardziej nielubianych, denerwujących poziomów, czyli jazda na skuterze. Znaczy, generalnie to jest fajna misja, fajna plansza, tyle jedynie co, że jeśli chcemy wygrać wyścig, a to jest wymagane, żebyśmy... A, jeszcze się źle wystartowałem. A to jest wymagane do tego, żebyśmy zdobyli kryształ. A do diamentu jeszcze musimy zebrać wszystkie skrzynie, więc podejrzewam, że to będę przechodził na dwa razy. Oj, niepotrzebne to nitro było. No właśnie, chcę przypomnieć tą mechanikę w ogóle jeszcze prowadzenia. Wspominałem o tygrysku, że nie lubię tygryskiem prowadzić, ale jednak wyścigi są dużo cięższe, dlatego no... Po prostu myślę, że podejście do tego dwa razy, że jedno jesteśmy nastawieni na zwycięstwo, a drugie, że na skrzynię, to jest po prostu zdrowe podejście, bo jeszcze tutaj pamiętam takie, o właśnie, wymijanie tych wozów policyjnych też było. Dobra, mam 13 na 13 i w sumie jestem trzeci, czy może będzie szansa? Nie, zaprzepaściłem ją, chociaż może... Może uda się za pierwszym... Ominąłem? Nie, dobrze, zdobyłem. Co prawda ominąłem, ale zdobyłem. Jezus Maria, powiem wam, że pierwszy raz chyba w historii, odkąd gram, udało mi się za pierwszym razem. I to tak rzutem na taśmę. Ale jeszcze jakbym ominął ten diament, ja pierdolę, i by mi to nie zaliczyło, ale bym się zdenerwował. Pięknie. No to... essa idzie nam. Na razie, ósmy poziom, zaliczony. No to szybki sejwik, bo nie wiem, czy to powtórzę, jakby coś się wydarzyło. Dobra, i teraz tak, mamy tutaj Tomb Time, czyli takie Tomb Raider bym powiedział.
Aha. G'day, mate. Dingledile's the name. And Uka Uka and Cortex gave me orders to bring the crystal to them during the Ice Ages. So give me the goods and shove off, or I'll roast yes. No i nasz kolejny przeciwnik, boss, się przedstawił, czyli Dingledy, że pracuje na zlecenie Corteza i Uka Uka. Mamy mu oczywiście dostarczyć klejnoty do epoki zimowej. Tam będzie rozgrywała się walka. Zresztą tak samo jak Timmy Tiger nam powiedział, że będzie czekał na arenie, tak jak taki tutaj Dingledy nam już dał do zrozumienia, gdzie będziemy się z nim pojedynkować. No i oczywiście jak mu tego nie oddamy, no to nas załatwi, więc niech się wali. Dobra, teraz tak, ten poziom, właśnie, bo są kolejne dwa diamenty. Tylko oczywiście, żeby pewnie jeden z nich zdobyć, to pewnie trzeba będzie ten poziom coś z nim zrobić. Pytanie co? Już mówię, nie aż tak, to, że to jest moja ukochana część, to aż tak nie pamiętam. Ale chyba nie, tutaj chyba trzeba będzie, pewnie będzie gdzieś platforma kolorowego diamentu. Więc gówno przejdziemy za pierwszym razem. Dobra, bonusik. Nie wiem, bez sensu trochę te TNT. Jakieś takie podchwytliwe, albo przygotowujące nas do czegoś. Okej. Okej. Oj. Cholera, zepsułem. Zapomniałem, że na TNT nie ślizgiem. Nie ślizgiem. Chciałem do życia doskoczyć. A to jest wymagane, żeby zdobyć wszystkie skrzynie. Dobra. Drugie podejście. Myślę, że po prostu trzeba będzie szybko skakać. Dobra. Hop, hop, hop. Dobra, pięknie. Dobra. Albo możemy coś takiego właśnie zrobić. Opa. I tak w sumie było najbezpieczniej. Trzeba było tak zrobić za pierwszym razem. No ale cóż. No i dwie ostatnie skrzynie. Owoce Wumpa. No, to prawie chyba dwa życie nam się uzbierały. Dodatkowe? Oczywiście, że tak. No 35 dobijemy. Bardzo ładnie. Zbierajmy jak najwięcej. Dobra, idziemy. A, i oczywiście tutaj trzeba uważać, bo te karaluchy się zapadają. To też będzie fajny motyw. W tym Egipcie, pamiętam, bo to też będzie chyba, żeby wam nie skłamać, ze trzy poziomy takie, gdzie będziemy poruszać tymi platformami. Mało tego, będą... A, zresztą dojdziemy do tych poziomów, to będę mówił. O, ten motyw, kurde, z tym małpą, która zmienia swoją lokację po tych, tych dzbanach, dlatego musiałem to pozbijać. No i motyw z dwójki, gdzie skakaliśmy po tym naszym misiu i dostaliśmy 10 żyć. Tak po tych małpkach możemy skakać i uzyskać 10 owoców Wumpa. Też ciekawe. A! Zdążyłem. Wiecie? A, dobra, działa to, bo chciałem to też, pamiętam za dzieciaka. Właśnie fajny motyw, że to... Jak żeśmy naciskali, to spadało. Ale dobra, nie mam na razie po co wracać. Tak, dowalić tą skrzynię. Okej, okay, dobra, tu trzeba pomijać światło. Zobaczcie na ściany po lewej stronie i po prawej. Czyli strzelają od lewej do prawej i najlepiej... O właśnie, szybko, ślizgiem, albo po prostu jak ktoś jest bardzo sprawny, to ominąć to, a choć granica jest bardzo cienka. Okej, dobra. I szybko, otwierdźcie się, dobra. A, no i mówiłem, tu mamy ścieżkę z kolorowym diamentem, gdzie, no właśnie będziemy go potrzebować, żeby uzyskać pewnie też wszystkie skrzynie, tak mi się wydaje. A, czyli tutaj tylko klejnot możemy zdobyć. Co prawda ja mogę skoczyć po tą maskę, o ile dobrze pamiętam, ale nie chcę ryzykować życia na razie. Bo pamiętam, że tą maskę, bo będzie motyw chyba powrotu. O ile się nie mylę. Bo oczywiście, żeby uzyskać... A, kurde, to jeszcze trzeba wyczuć. Dobra, udało się. Trzeba będzie jeszcze powracać, żeby po prostu te wszystkie skrzynie pozbierać. I z lewej właśnie strony, i z prawej. Kurde, za wcześnie wcisnąłem. A może jednak nie? Dobra, tak na styk. Tak koniuszkiem buta. Kraszusiu. Ale dobra, daliśmy radę. Dobra. Easy.
kolejne życie. Opa, uwielbiam ten plask, jest niesamowity. O, i teraz może się właśnie uda zaprezentować? Proszę bardzo, wszystko naraz. Kurde, to ja nie wiem, po co ja zbieram w sumie te skrzynie. Ale w sumie dla pewności... Kurde. To wiecie, różnie bywa, czasami... Aj! No. Dobra, tam mamy diament, znaczy klejnot. Aj, to już jest koniec poziomu. A, no to czyli tak, no nie zdobędziemy. Oj! O, właśnie to co mówiłem. Nie zdobędzimy żadnego diamenciku. Trudno, musimy się zadowolić tym razem klejnotem. Aj, chciałem już skoczyć. Niepotrzebnie. No i trudno. 20 skrzyni zostało. Czyli poziom do powtórzenia. Oczywiście po tym jak zdobędziemy ten różowy już diamencik. No dobra. I tylko kryształ. Niestety. Trudno, no. Co zrobimy, jak nic nie zrobimy? Dobra. Dziesiąteczka. Poziom koko. I ostatni tygrysi rajd. No dobra, niech będzie. Kurde, będzie cięższy, to już wiem. O, mamy maskę Aku-Aku w razie co. No tak, bo z zeszłego poziomu nam została. A tu na pewno się przyda. No mówię, jeszcze dodatkowo musimy zebrać wszystkie skrzynie, bo te poziomy akurat da się przejść za pierwszym razem. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Najlepiej to tak od checkpointu do checkpointu. Pamiętam, że te skrzynie można było rozbić przyspieszenie. O Jezus, kurna, jeszcze zapomniałem o tych smokach. No one to będą przekichane. O, bo później jeszcze pamiętam, one zmieniają sobie wektor lotu. Dobra, teraz góra. Oj, panowie, co z tymi... O nie! Kurde, nie! Muszę spaść, cholera, nie wiedziałem, że muszę jeszcze skoczyć. Trudno, straciliśmy maskę. Ajajajajajaj. Już wolałbym na kogoś wpaść i stracić maskę, niż stracić życie, ale no trudno. No ale mówię, jak człowiek tak z pamięci nie poleci. O Jezus, teraz za mocno skoczyłem, no nie wierzę. Ja pitole, jak ja to zrobiłem? Jak można było za mocno skoczyć? No nie. No nie, i właśnie to po prostu było irytujące. Dlatego te poziomy... Fajnie, bo one zostały urozmaicone. Dobra, teraz się udało. O właśnie, tylko babola nie strzelić. Niż właśnie to jeżdżenie na dziku, czy na miśku. Chociaż te na miśku no były trudne. O właśnie, to co mówiłem, że te smoki teraz tak będą wygibasy robić. To mega utrudnia, bo one tak zajmują dosyć sporą część ekranu. Dobra. Mam kolejny checkpoint. Teraz dół. O nie! Ominąłem skrzynię. Specjalnie to zrobiłem. Dobra. Okej. Dobra. Luzik. Czekaj, sprawdźmy to z przyspieszeniem. O, właśnie. Czyli dobrze pamiętałem, że te skrzynie można rozbijać z przyspieszeniem. Z tym przyspieszeniem też bym uważał. Dobra. Mamy diament. A, i dobra, to już... O Jezus, to już jest koniec! Czemu ja tak Ale zjebawszy! Na samej mecie ostatni skok się wypieprzyć. No nie, niesamowite. Co za gość. Co za gość, jak ja to zrobiłem? Dobra. Dobra, teraz na spokojnie, już nie będę sobie przyspieszał. Dobra, teraz... Skok! I mamy to. Pięknie. Oczywiście przytulaski, buziacki z tygryskiem. I komplecik, duecik. Kolejny zebrany. No i dobra, Koko, pochwal się, co tam masz. Proszę bardzo. Jakie sztuczki. Dwa razy zamieniła laptopa, raz w kryształ, raz w diament. Jak ona to zrobiła? Piękny taniec. No i dobra, słuchajcie, no widzę, że nam ładnie to poszło czasowo. No to co, lecimy chyba z Jingle Dial. Nie ma co
Nie ma co tutaj na razie. A nie, chyba Koko nie mogę walczyć z bossem. No, zobaczcie, jest już Crash. Więc no dobra, czyli tylko Crash może walczyć. Chociaż chyba Koko z jednym bossem. Tak, będzie walczyła, ale nie będę mówił z kim. Chociaż co prawda my mamy tylko trzech. Now you've gone and done it. Them crystals are mine. Tak, 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 na pewno dostaniesz te kryształy, jak nas pokonasz. No i dobra, to jest właśnie Dingle Dile. Jak go ktoś nie widział w pełnej okazałości. No i oczywiście, okej, okay. I tutaj ma takie właśnie, bym powiedział, pole swoje siłowe, zrobione z lodu. Okej, okay, teraz będzie właśnie, polega walka to na tym, żeby on to odkrył jak najbardziej. A my wtedy podchodzimy po prostu standardowym kręciołkiem, ucieczka, bo mu ten jego plecaczek eksploduje, standardowo kolejne zbrojenie. Dobra, od którą zaczynasz? O cholera. Dobra, i tu se staniemy na spokojnie. Oj. Chociaż wiem, że jest patent. No mówię, skakania przez te kryształy. To pamiętam, to jest dla dzieciaka, ale nie chcę na razie próbować. Bo boję się, że ja się tam zaraz zagubię i zakopię. Dobra, ostatnie. O, teraz podwójnie napieprza. Dobra. Oj! Ale bym się nadział. Dobra, ostatni strzał. Na szczęście na pusto. I proszę bardzo, walka z Dingle Dile zostaje zakończona. Tak jest. O, już masz dosyć. I wkurwiony pigminek jeszcze po nim skacze. Bardzo dobrze. I mamy kolejny super moc, czyli podwójny skok, czyli możemy skakać jeszcze wyżej i wyżej. To już w ogóle z ślizgiem, kręciołkiem, o ile dobrze pamiętam, bo to jeszcze tak, to będziemy mogli dużo, dużo dalej się przemieszczać. No i dobra, moi kochani, łatwo poszło, szybko, pięknie. Co prawda będziemy tutaj wracać chyba do dwóch poziomów, tak? Dobrze pamiętam, do tego i do tego Tomb Raider, dobra. No dobra, moi kochani, no to tyle w tym drugim odcinku naszych przygód w Crashu w trójce. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo łapeczka w górę, komentarzyk. Dzięki, że byliście, oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!